godzina 4 rano, pobudka, jednak przez falę upałów, która jest w Szwecji, tak trzeba. Trzeba gonić za rybą. Te śliczne widoki, naprawdę ślicznie. Można tutaj się przypatrzeć. No i razem z tatą teraz będziemy szli za tą rybą. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Znajdujemy się teraz w Tivedens National Park, w miejscu dzikim, jednakże pięknym. Mamy tutaj przyrodę na wyciągnięcie ręki. Naprawdę jest to super pomysł, żeby wyskoczyć tutaj, chociaż nawet na jeden dzień, na pół dnia, ponieważ trasy, które tutaj mamy, są różne. Od takich dłuższych na cały dzień, na 6 godzin, do takich króciutkich na godzinę, czy nawet 40 minut. Wszystko jest opisane na ich stronie internetowej, bądź już na miejscu na mapkach, które dostajemy za darmo. Dzięki temu będziemy mogli zobaczyć przepiękne, niedostępne jeziora, czy również przepiękne góry, szczyty.